Dzień dobry. Dzień dobry. Tak więc urlop, dzień przed Sylwestrem, prawie 6 z rana. Jest tylko jedna rzecz, którą można zrobić. Jakbym miał wybrać jeden temat, który przywodził moim rokiem, mimo że zacząłem ten crossfit dopiero we wrześniu, to zdecydowanie jest to crossfit. Całkowicie odmieniło to, jak się czuję. Zmieniło moją siłę, wygląd fizyczny, samopoczucie. I co ciekawe, ustaliłem sobie cele na blogu 3poziom.pl a propos crossfita. Oczywiście zaczerpnąłem rady, to zachęcam, że jak ustalamy cele, dobrze zaczerpnąć rady od osób, które już to robiły. I ustaliłem cele na różne ćwiczenia i jeszcze żadnego z tych celi nie osiągnąłem. Jestem bardzo blisko niektórych, jak na przykład w przysiadzie ze sztangą, ale jeszcze żadnego nie osiągnąłem. Dobrze ustawione cele. Sprawia przyjemność droga, a nie sam cel. Ale natomiast cel wymaga od nas dużo pracy. I przyjemności. I dokładnie rok temu, przywitaliśmy w naszej rodzinie tą oto niewiastę. To nie, Ula? Dzisiaj roczek. Z ciekawostek też jestem na diecie slow carb, czyli zastępuję węglowodany głównie fasolą. I działa u mnie ona perfekcyjnie. I nawet już po 2 tygodniach widać bardzo duże rezultaty. A po miesiącu, Natomiast zrobiłem taki 2-tygodniowy czas na to dietą po świętach, żeby troszeczkę wrócić do normy i też troszeczkę tłuszczyku zgubić odrobinkę. Natomiast najciekawsze jest to, że w diecie slow carb piątek jest jednym z najszczęśliwszych dni w tygodniu. Nie dlatego, że to jest koniec tygodnia, ale dlatego, że po piątku jest sobota. A sobota w diecie slow carb jest tak zwanym cheat dayem. Więc zachęcam do obejrzenia jutrzejszego odcinka, aby zobaczyć, co jutro będę konsumował. I to nie będzie zdrowe jedzenie. A po śniadaniu czas oczywiście na kawę Bulletproof. Delicje. Więc dzisiaj jest piątek i wziąłem sobie dzień urlopu, żeby troszeczkę odpocząć przed tym nowym rokiem i trochę też poukładać różne rzeczy, nabrać sił, ale też zrobić jeden dość ważny projekt, bo jak wspominałem wczoraj, otwieram teraz takiego bloga o crossficie, który będzie dostępny w języku angielskim, którego adresu jeszcze nie mówię, żeby nie było żadnych oszukaństw. I w tej chwili prowadzę taki mini projekt do tego blogu, który polega na tym, że skopiowałem bardzo dużą ilość treningów ze strony CrossFit, a dokładnie mówiąc treningi od 29 grudnia 2003 roku, dzień w dzień. I to jest 57 tysięcy linii. I teraz używam swoich sztuczek linuxowych. Nie są to duże umiejętności, ale coś tam potrafię zrobić, żeby wybrać z tego dane, które potem mi pomogą pisać artykuły. I już w tej chwili mam kilka pomysłów i też kilka zbiorów danych, które pomogą mi pisać dobre artykuły na tym blogu, więc dużo ciekawych rzeczy. A i co ważne, bo przy pisaniu blogów, moim zdaniem, takich, które będę zarabiał na siebie, ważne jest to, żeby robić blogi mniej więcej w temacie, na których się znamy, albo które lubimy, albo w których chcemy stać się jakimś ekspertem. U mnie wszystko pasuje oprócz pierwszego, bo się jeszcze nie znam, ale chciałbym się kiedyś trochę więcej poznać i też bardzo lubię ten temat, więc dużo się uczę, robiąc analizę danych z kilku tysięcy dni ćwiczeń. Robiąc na przykład taką listę wszystkich ćwiczeń, które były w ciągu tych kilku tysięcy treningów, odkryłem kilka ćwiczeń, których istnieniu nie widziałem. Na przykład
jest takie ćwiczenie w crossficie padnij powstań, czyli stoimy, padamy na ziemię, wstajemy, klaśnięcie i tak dalej. I nazywa się to po angielsku burpee. I jest wersja tego ćwiczenia, która się nazywa inverted burpee. Padnij powstań w innej płaszczyźnie. I dziesiątki innych ćwiczeń, które przyprawiają mi o zawrót głowy. Więc dzień mija w najlepsze, a my teraz jedziemy z Piotkiem załatwić parę bardzo ważnych spraw, prawda? Mhm. Takie popołudnie synowo-ojcowe. No tak, nasze. Nasze. Więc krok numer jeden to Ursynoteka, biblioteka dla dzieci numer 60 na uboczu. Fakt jest taki, że Piotr do dnia dzisiejszego przeczytał więcej książek niż ja od urodzenia do końca szkoły średniej. Jesteśmy w lokalizacji numer 2. Więc przyjechaliśmy do restauracji KIK. A KIK dzisiaj jest nieczynny. Wracamy. Więc zamiast wypić soczek w KIK-u, wypijemy soczek w Biedronce. Więc wracamy do pracy. Więc mamy już wieczór i czas obchodzić urodziny Uli. Mamy tor. I mamy też gości. Mamy w jednym skejpie babcię i dziadka. I mamy w drugim skejpie babcię i praćbabcię. Tak więc do zobaczenia jutro. Jutro Sylwester. Dobry dzień.